co kobieta twoim zdaniem powinna mieć w swojej szafie? Na pewno powinna mieć tak, parę spodni, w których się czuje super zgrabnie i jest taka no, pewna siebie w tych spodniach. Dla mnie spodnie to jest must have, lubię luźne spodnie często i trudne jest wyborem luźnych spodni. Tak samo sukienka, bądź właśnie na jesieni na przykład taki sweter, tunika, który można wystylizować w taki sposób, że jest to i taka codzienna, casualowa stylizacja, ale też coś, co można dodatkami, na przykład kolczykami czy ładnymi butami nałożyć, zmienić tą stylizację na taką wieczorową. Więc takie elementy, które, ja na przykład mam parę takich rzeczy rzeczywiście, które zawsze biorę w podróż. Nawet jeśli to jest podróż bardziej taka wakacyjna, że będę sobie chodzić w klapkach i tak dalej i nie muszę się przyjmować tym, żeby wyglądać elegancko, zawsze zabieram parę rzeczy, co jest właśnie zgrabne spodnie, zgrabna, tak, że ja się czuję w tym zgrabnie, tak uogólniając. Zgrabna sukienka na pewno, no i parę dopasowanych topów, które rzeczywiście jakby eksponują ładnie górę ciała, no i muszą być wygodne buty na wysokim obcasie. To jest must have, bo to nie zawsze można znaleźć podróżując na przykład w innych krajach, więc ja mam takie swoje parę takich par, które rzeczywiście zawsze zabieram ze sobą. To jest jak takie, no nie wiem, jakiś taki element, który po prostu musisz mieć, żeby czuć się bezpiecznie na wyjeździe, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Nigdy nie wiadomo, gdzie się zostanie zaproszonym, więc takie rzeczy trzeba mieć.